Podzielmy dwa ułamki. Podzielę 2 piąte przez 7 trzecich. Jeśli wiesz, jak się dzieli ułamki, to zachęcam Cię, żebyś zatrzymał ten film i spróbował rozwiązać sam. W porządku. Przy dzieleniu warto pamiętać, że podzielić to znaczy pomnożyć przez odwrotność. Zastosujmy ten chwyt tutaj. Pierwszy ułamek przepiszę, to jest 2 piąte i teraz pamiętam, że zamiast podzielić mogę zapisać pomnożyć, czyli mnożenie, pomnożyć przez odwrotność, czyli biorę odwrotność tego drugiego ułamka. Jak zapisać odwrotność? Na miejscu licznika wpisujemy mianownik, na miejscu mianownika licznik. Odwracamy do góry nogami, mówiąc potocznie. Czyli pomnożyłam przez odwrotność. 2 piąte razy 3 siódme. Mamy zwykłe mnożenie ułamków. Mam nadzieję, że wiesz już, jak to należy zrobić. Mnożymy licznik razy licznik, czyli tutaj 2 razy 3 i mianownik razy mianownik. Mnożenie ułamków to jest bardzo proste działanie. Nic tutaj nie musimy robić specjalnego. 2 razy 3 to będzie równe 6. 5 razy 7 to jest równe 35. Zatem 2 piąte dzielone na 7 trzecich jest równe 6 trzydziestych piątych.